Przygotowując temat oficjalnych skinów do pobrania dla klasycznego The Sims, mając pewność, że zebrałam już wszystko, co chwila trafiałam na kolejne, jeszcze kolejne paczki ciuchów, aż w końcu doszłam do smutnego wniosku, że im dłużej w tym siedzę, tym mniej o tym wiem. Tego jest od groma i tak ciężko było znaleźć niektóre rzeczy, że miałam fuksa stulecia, ponieważ całkiem niedawno na Discordzie Friso jakiś dobry człowiek wrzucił link ze wszystkimi rzeczami, jakie przez lata sobie uzbierał, a o których byłam przekonana, że przepadły w nicość internetu albo w ogóle nie wiedziałam o istnieniu takich zestawów. Muszę w takim razie nieco osłodzić swoją opinię wobec fakultatywnego 3D z Friso, bo gdyby nie ta społeczność, to przegląd, który właśnie oglądacie, nie byłby nawet w połowie kompletny. Cały problem polegał na tym, że maxisowe skiny do jedynki nie pojawiały się tylko i wyłącznie na oficjalnej stronie w zakładce Get Cool Stuff, ale były też rozdawane gdzieś po kontach z okazji różnych promocji. Mogły być dostępne w preorderach, a nawet znalazły się ekskluzywne ciuchy i głowy dla jednej wersji językowej gry. Ludzie, którzy zajmują się kolekcjonowaniem tego typu plików, twierdzą, że można uznać za zaginione dwie paczki skórek. Pierwsza to jakieś rzeczy dostępne tylko na stronie Sims.com, a druga nazywa się OT Skins. I prawdę mówiąc, nie mam bladego pojęcia, o czym ten człowiek mówił i jak to wyglądało. Zaginęło i tego jak na razie nie ma. Pozostaje tylko liczyć, że może kiedyś ktoś to odnajdzie w czeluściach starych kompów. I też muszę dodać, że nie wszystkie skiny wymienię chronologicznie, tak jak zostały wydane, ponieważ przy kilku z nich nie byłam w stanie się dokopać do jakichkolwiek informacji, z którego jest roku i w ramach czego w ogóle coś takiego powstało. To wszystko efekt znikania starych, osieroconych stron o Simsach. Przypomnę, że zajmujemy się grą, która ma już 21 lat. Dobra, zanim przejdę do przeglądu tego wszystkiego, oczywiście muszę zaznaczyć tak samo jak w poprzednim filmie, że mówiąc o pełnej kolekcji, mam na myśli grę The Sims Pełna Kolekcja z ekranem startowym z napisem The Sims Pełna Kolekcja, a nie The Sims ze wszystkimi oddzielnie instalowanymi dodatkami, bo to są zupełnie odrębne byty i w takim The Sims Pełna Kolekcja mamy całą masę skinów udostępnionych na stronie thesims.com, na przykład masę szkarat z Command and Conquer, a w wersji z oddzielnie instalowanymi dodatkami jesteśmy wolni od tych robokopów. Poza tym doczytam się w internecie, że jedna z oficjalnie wydanych wersji The Sims Pełna Kolekcja nie zawiera ubrań ze światowego życia, więc gdyby ktoś posiadał taką wybrakowaną grę, to w opisie filmu zamieszczam link z tymi rzeczami, możecie sprawdzić w folderze skins, czy rzeczywiście tego nie macie i ewentualnie to sobie tam skopiować. Okej, tyle ze wstępu, czas rozpocząć przegląd! EB World, dawniej Electronics Boutique, obecnie EB Games, to sieć sklepów z grami i innymi produktami dla komputerów. Jeżeli kupiło się u nich grę The Sims w preorderze, dostawało się paczkę, w której było 7 postaci i 2 ciuchy. W skład tego wchodziły skórki 3 żyjących w realu producentów gier. Will Wright, pomysłodawca i twórca The Sims, ówczesny właściciel Maxis. Jak widać, ten skin przydał się później do Abracadabry. Luke Bartelet. Facet z Maxis, który pracował przy The Sims i w tamtych czasach mocno promował grę wśród społeczności internetowej. Oraz Sid Meier, uznany twórca gier strategicznych, m.in. Cywilizacji, a dlaczego znalazł się w tej paczce, o tym powiem później. 4 skiny postaci z gier komputerowych wydawanych przez EA Games. Kane z gry Command and Conquer, dziewczyna kierowca z gry Need for Speed, Avatar i Raven oboje z gry Ultima 9, oraz 2 ciuchy reklamy, jeden z logo EB World, drugi to cheerleaderka z logo EA Sports i ona razem z Sidem Meierem będą jedynymi skinami z tej paczki, które trafią do The Sims Pełna Kolekcja. W swoich poprzednich materiałach wspominałam, że Japończycy mieli nieco inne wydanie gry The Sims w porównaniu do reszty świata. Różniło się przede wszystkim tytułem, wyglądem otoczenia oraz rodzin. Poza tym gracze Sim People otrzymali dodatkowo 17 głów i 26 ubrań. Na pierwszy rzut oka to wszystko wygląda jak jakaś kompletna maszkara. Najbardziej popularnym wśród Japończyków tworem jest ten oto Simpy Man, czyli Sim People Man. Poza nim mamy jeszcze dziecięce ciuszki do szkoły, jakieś japońskie ubrania dla dzieci, całą masę ciuchów w stylu japońskim dla dorosłych, wyzywające wdzianko dla kobiet, ciuchy z motywami zwierzęcymi, ciuchy z motywami kwiatowymi,
oraz dziwadło z napisem PC Game 2000 przypominające grafiki z wygaszaczy ekranów w starych Windowsach. Jeśli chodzi o głowy, to dostaliśmy wachlarz mniej lub lepiej wyglądających twarzy. Przeważają głównie dziwactwa typu faceci z fikuśnymi wąsikami albo w ogóle jakieś oblechy, a u kobiet prawie wszystkie wyglądają jak pudernice, jedna nawet nie ma nosa. Natomiast dzieci wyglądają jak randomowe japońskie dzieciaki. Pierwsza paczka skórek udostępniona na oficjalnej witrynie internetowej thesims.com. Znalazły się w niej głowy i ubrania dla dziecięcych czarodziejów, głowy i ubrania dla męskiego i żeńskiego wojownika oraz Sherlock Holmes. Postaci autorstwa internautów, którzy wzięli udział w walentynkowym konkursie na stronie The Sims. Do wyboru mamy trzy pary: Robin Hood i Lady Marion, Kleopatra i Marek Antoniusz oraz Romeo i Julia. Kolejna paczka udostępniona na oficjalnej stronie. Do gry weszły ciuchy typu dżinsy i skórzana kurtka, goła klata, bikini, skiny, których nazwy plików to sexy, ocencie sami, a także głowy i ubrania dla pary Niemców w bawarskim wydaniu. W kwietniu 2000 roku na MTV puszczano 7 spotów promujących grę The Sims. Reklamy utrzymane były w stylistyce mającej trafić w ówczesny humor nastolatków oglądających ten kanał. Nie będę oceniać, czy to przeszło próbę czasu. W każdym razie Maxis udostępniło w internecie 7 postaci zowych spotów. Jako pierwszego wrzucili Elle Wooda, zaś kilka dni później można było pobrać skiny pozostałych, czyli Alana, Warrena, w którego ubraniu chodził agent INS, więc jeśli nie zainstalowaliśmy paczki z MTV, to wchodząc pierwszy raz do domu agentów wyskoczy nam komunikat o brakujących elementach. Morisa. Now there's a game that lets you create and control anyone you want. The Sims. Who will be in your cast of characters? The Sims is rated T for teen. Dolores. Incredible. Your first name? Dolores. One part of the grandmother. Now there's a game that lets you create and control anyone you want. The Sims. Who will be in your cast of characters? The Sims is rated T for teen. I Dave'a, którego ubranie pojawiło się w The Sims Deluxe. Now there's a game that lets you create and control anyone you want. The Sims. Who will be in your cast of characters? Simowa inkarnacja DJ-ki o ksywie The Rock z radia NAK, podobno grającego czystego rocka. Link do ściągnięcia był udostępniony na stronie internetowej owej stacji radiowej. Sprytnie ukryty plik, który można było znaleźć wchodząc na podstronę z informacjami o nadchodzącym dodatku Światowe Życie. Na główku witryny pojawiała się tajemnicza reklama z twarzą kosmity. Klikając na to, zostaliśmy przekierowani do strony przypominającej jakiś brukowiec z niestworzonymi historiami, których głównymi motywami są rzeczy ze Światowego Życia. Przechodząc na drugą stronę tej gazetki, przed naszymi oczami ukazuje się link z preorderem dodatku do gry, a pod spodem mamy tabloidową informację o kosmicznym dziecku. Ten mini artykulik jest linkiem, po którego kliknięciu na nasz dysk ściągnie się plik z Alien Baby. Jest to skin, jak sama nazwa wskazuje, dziecka o wyglądzie kosmity. Do wyboru są 3 odcienie skóry. Jeśli chodzi o zróżnicowanie płci, to zarówno chłopiec kosmita, jak i dziewczynka kosmitka wyglądają identycznie. Paczka skinów dołączona na płycie CD w preorderze Światowego Życia na EA Store. Informacja o tym była podana w tym samym steamowym brukowcu, z którego można było ściągnąć Alien Baby, oraz w newsie z 10 sierpnia 2000 roku. A teraz słowo o zawartości. Simowie rodzaju męskiego otrzymali 4 wersje strojów hańby z logo EA. Staroświeckie odzienie, strój dla Alfonsa oraz marynarę w paski, która pojawi się w balandze jako kostium ze skrzyni. Natomiast dla simek pojawiły się retro kiecka, wyląduje w balandze jako kostium ze skrzyni, staroświecka kiecka, również trafi do skrzyni z kostiumami w balandze, zielona bluzka i czarne spodnie, tak, kolejny skin, który skończy jako przebranie ze skrzyni z balangi, jeszcze dodatkowo w zwierzakach dołączono do trybu tworzenia sima, oraz strój klauna, ten ciuch ostał się jako ekskluzyw. Poza tym mamy nowe kobiece głowy, które poza tą płytą nigdzie indziej już się nie pojawiły.
dwie randomowe twarze we wszystkich możliwych odcieniach skóry oraz Twiggy, czyli simowa podobizna znanej brytyjskiej modelki w jej wyglądzie z lat 60. Kolejny sprytnie ukryty plik, tym razem w banerze reklamującym dodatek Balanga. Klikając na niego, zostajemy przekierowani do strony z jakimiś bajerami związanymi z najnowszym rozszerzeniem do gry, linkiem do jej store i oczywiście odnośnikiem do ściągnięcia DJ-a. W ramach tej paczki otrzymujemy 3 wersje kolorystyczne ubrania oraz 3 rodzaje głowy, różniące się kolorem czapki. Wszystko dostępne dla każdego odcienia skóry. Obecnie nie ma powodu ściągać skinów DJ-a Sim Daddy'ego, ponieważ są one dołączone do dodatku Randka. Związane to było z wprowadzeniem do gry specjalnego NPC-a, który automatycznie się generował, jeśli na parceli publicznej postawiliśmy konsoletę dla DJ-a. Wreszcie odpowiedź na pytanie, dlaczego Sid Meier znalazł się w paczce preorderowych skinów do podstawki The Sims. Otóż Maxis wraz z Firaxis razem połączyły siły przy produkcji wspólnej gry. Firaxis to oczywiście firma założona przez Sida Meiera i jej logo widnieje na jego koszulce. W każdym razie produkcja, o której mowa, to Sim Golf, czyli symulator tworzenia pól golfowych i wszystkiego, co z tym związane. Z okazji promocji tej gry postanowiono udostępnić na stronie internetowej skórkę tego legendarnego twórcy. Jak już wspomniałam przy omawianiu skinów z EB World, ta postać trafiła do The Sims pełna kolekcja. Co prawda pierwszym skinem z tej franczyzy był Kane, wrzucony do paczki w preorderze podstawki, to jednak datę 20 września 2001 roku można symbolicznie uznać za początek koszmaru dla każdej osoby posiadającej grę The Sims pełna kolekcja. Tego właśnie dnia po raz pierwszy do internetu trafiła skórka z okazji promocji gry Command & Conquer Renegade. I to chyba dało zielone światło dla kolejnych konwersji tych brzydkich postaci. Tym razem do pobrania dostaliśmy Haveka, główny protagonistę wspomnianego tytułu, który co ciekawe nie zostanie wrzucony do The Sims pełna kolekcja razem z pozostałymi koszmarkami ze swojego uniwersum. To bardzo zastanawiające, biorąc pod uwagę, że to jedna z najważniejszych postaci w tej grze, a skiny zamieszczone w zbiorczych paczkach są zwykłymi płotkami. Kolejna postać z gry Command & Conquer Renegade, tym razem główny antagonista. Jak wcześniej parę razy wspomniałam, pierwotnie był dołączony do paczki skinów w preorderze The Sims EB World, ale 1 listopada 2001 roku postanowiono udostępnić go w internecie. Podobnie jak Havek, nie pojawia się w The Sims pełna kolekcja, mimo że ta gra wręcz tonie w natłoku skinów z Command & Conquer. Ubranie kryptoreklama i EA Sports, które początkowo było ekskluzywnym gratisem w preorderze podstawki The Sims. Jak przystało na EA, które mianuje się korporacją stojącą na straży różnorodności rasowej, strój ten jest dostępny wyłącznie dla białych simek. Plik wrzucający do gry dziewczynę z Need for Speed, tak tą samą, która była w parce skinów z EB World, ale dodano jeszcze jej wersję dla śniadego i ciemnego koloru skóry. Jest to jeden z plików, o których nie wiem z jakiej okazji, gdzie i kiedy pojawił się do ściągnięcia. 5 postaci pojawiających się w reklamach telewizyjnych The Sims Randki. Mamy 2 facetów, Nathana, który nie ma szczęścia do podrywu, i Jonathana. W jednej wersji reklamy tańczy razem z Nathanem, a w drugiej ugania się za Amandą, której praktycznie w tym filmiku nie widać, ale dostaliśmy jej skina. Poza tym w zestawie znajdują się jeszcze kobiety siedzące przy barze. May, która odtrąciła wątpliwe zaloty Nathana, oraz Zoe. Wszystkie te głowy i ciała znajdują się w The Sims pełna kolekcja. Bonusowa płyta, którą w niektórych krajach można było kupić razem z The Sims Randka. Obecnie gdzieś tam się pojawia na eBayach i Amazonach. Dodawała do gry 3 ubrania dla kobiet, strój policjantki, strój robotnicy i ciuch z koronkową bluzką. 3 ubrania dla mężczyzn, strój strażaka, strój robotnika oraz strój motocyklisty. Poza tym płyta instalowała odpowiedni plik, dzięki któremu w centrum generowali się nowi simowie używający powyższych skinów. Coś w stylu generowania się konkretnych NPC-ów z pudełka od Randki, którzy szwendają się ciągle po tamtejszych miejscówkach. Tak w ogóle, simowie z tej płyty znani są z niektórych renderów do The Sims Randka, które nigdy nam do niczego nie pasowały. Szkoda, że te postaci nie weszły do regularnej gry, ponieważ nadają centrum prawdziwego sensu i klimatu. Wystarczy spojrzeć na widok tej dzielnicy, lepiej widocznej przed instalacją The Sims Zwierzaki, i można zauważyć w prawym górnym rogu remizę strażacką, więc mamy uzasadnienie pojawiania się na parcelach strażaka. Obok stoją wozy policyjne i tu policjantka jest jak najbardziej wskazana.
A po lewej stronie widać jakieś koparki, być może nieopodal jest plac budowy, więc nic dziwnego, że robotnicy po pracy chodzą gdzieś wypić jakąś gorzałę. Pod koniec 2001 roku ogłoszono konkurs dla społeczności, w którym trzeba było stworzyć skiny. Nagrodą było wrzucenie owych ubrań do The Sims Online. W styczniu 2002 ogłoszono zwycięzców i patrząc na listę, niektóre ciuchy nie tylko trafiły do Simsów Online, ale też do zwykłej wersji gry, a dokładniej po zainstalowaniu jakiegokolwiek zbiorku Deluxe czy The Sims pełnej kolekcji. Z 15 ogłoszonych zwycięzców, 5 skórek trafiło do dyspozycji graczy offline'owych Simsów. Oto one, strój cyganki Starego Świata, autorstwa Alaska Smith. Imprezowiczka, kabaret i wakacje o zachodzie słońca, autorstwa Born Again. Oraz strój formalny autorstwa Marian Purcell. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli 40 skinów z Command & Conquer Renegade. Studio pracujące nad tą grą najwidoczniej nie miało nic lepszego do roboty i natworzyło tyle tego ustrojstwa. Obrazując tragizm niniejszej sytuacji, wystarczy podać, że pierwsza paczka wrzuca do folderu skins 215 plików, a druga 167. Koszmar każdego, kto gra w wersję Simsów o nazwie The Sims pełna kolekcja, ponieważ ktoś genialnie pomyślał, że fajnie będzie dodać te rzeczy z automatu do gry i kompletnie ją zaśmiecić. Stało się i właściciele pełnej kolekcji muszą się teraz zmagać z wygenerowanymi NPC-ami o twarzach tych wszystkich robotów, mutantów i tym podobnych dziadostw. Na stronie internetowej rozbito te skórki na dwie paczki do pobrania po 20 postaci każda. Niby rozłożone na frakcje GDI i NOD, czyli łopatologicznie mówiąc na złych i dobrych, ale okazuje się, że to jest naciągane, bo tam gdzie rzekomo powinni być tylko osobnicy GDI, są jeszcze jacyś z NOD i na odwrót. Pozwoliłam sobie złożyć ich wszystkich wedle kombinacji pasująca głowa do pasującego ciała, żeby powstały oryginalne postaci z tej gry. Paczka 1. Paczka 2. Kolejny zestaw simów pochodzących z reklamy promującej nadchodzący dodatek. Do wyboru mamy brzydkich ludzi w kostiumach kąpielowych, czyli taniego Lancera Todda, fajtłapę Toma, Holly, która w reklamie dostała po twarzy, oraz zdradziecką pustą André. Byli udostępnieni na stronie TheSims.com i weszli w The Sims pełna kolekcja. Znowu mamy jakiś owoc współpracy EA z AOL, które jest dostawcą internetu w USA. Dywagacje na temat relacji tych dwóch firm znajdują się w filmie o oficjalnych przedmiotach do ściągnięcia dla The Sims, więc nie będę się powtarzać i od razu przejdę do skinów, bo jest ich dość sporo i niektóre wymagają wyjaśnienia, ponieważ część z nich jest znana wśród posiadaczy wszystkich dodatków lub The Sims pełna kolekcja. Paczka zawiera 13 ciuchów. Szary sweter dla mężczyzn o białym kolorze skóry, który wejdzie do gry w The Sims Zwierzaki z dodaną każdą karnacją. Wdzianko dla kobiet o ciemnym kolorze skóry i ono dla każdej karnacji również wejdzie do gry w Zwierzakach. Pomarańczowa bluza z printem dla jasnoskórych simów pozostanie na zawsze ekskluzywna tylko dla tego zestawu. Bluzka na ramionczkach dla jasnoskórych simek wejdzie do gry w Zwierzakach, dodając pozostałe odcienie skóry. Pomarańczowa bluzka i czarne spodnie dla jasnoskórych simek. To ubranie jest tylko w tym zestawie. Smoking dla śniadego sima jest tylko w tym zestawie. Szary sweter z dwoma paskami dla jasnoskórego i ciemnoskórego sima dojdzie w The Sims Zwierzaki razem z dodaną wersją dla śniadej skóry. Pomarańczowa sukienka dla śniadej simki. Sukienka o takim samym kroju, tylko w żółtym kolorze, instalowała się razem z The Sims Deluxe, była dostępna dla każdego odcienia skóry. Strój szalonego Alfonsa znajduje się tylko w tym zestawie. Ciemny sweter i jasne spodnie dla śniadego sima wchodzi w Zwierzakach, oczywiście dodając wersję dla jasnoskórego i ciemnoskórego sima. Trykot w stylu disco, ekskluzywny tylko dla tej paczki.
bluzka z wieżą Eiffla i spodnie Galaxy. Ekskluzyw dostępny tylko w tym zestawie od AOL. W amerykańskim wydaniu The Sims Deluxe dołączony był kupon, który uprawniał nas do skorzystania za darmo przez 15 minut z komputera w sieci Kinko's, obecnie FedEx Office, znanej głównie z usług drukowania, kopiowania i kafejek internetowych. I nie, to nie jest ten zwykły FedEx, który dostarcza przesyłki. W każdym razie, korzystając z ich kompa, można było ściągnąć tę właśnie paczkę skinów przedstawiających postaci z reklamy dodatku Zwierzaki. To aż 6 nowych Simów, którzy nigdzie indziej już się nie pojawili. Cory, czyli koleś od niegrzecznego psa. Molly, którą niegrzeczny pies... Zresztą nieważne. Tim i Amy, siedząca na ławce parka spod samowarka z drugiego planu, oraz Jean i Blair, dwie dziewczyny ledwo widoczne w tej reklamie. Doceniam więc gest, że w ogóle im się chciało robić skiny takich statystek. Dwie paczki nowych zwierzaków do adopcji. Ogólnie dostaliśmy aż 10 nowych skórek, 7 psów i 3 koty. Są to Bull Terrier, Border Collie, Corgi, Shar Pei, turecki Van, Mops, Husky, Pudel, kot perski i kot japoński Bobtail. Pliki do ściągnięcia z tymi zwierzętami były ogólnodostępne na oficjalnej stronie gry w zakładce Get Cool Stuff, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie trafiły do The Sims pełna kolekcja. EA uwielbiało promować te gry. Najbardziej nachalna była kryptoreklama w The Sims 2, kiedy Simowie zawsze hałasowali grając w grę SSX3 przed komputerem. W klasyku można było ściągnąć, albo mieć z automatu w przypadku The Sims pełna kolekcja, dwa skiny postaci z SSX Snowboarding. Do dyspozycji mieliśmy Elise oraz Maca. W styczniu 2004 roku w McDonaldach w Atlancie sprzedawano napoje, do których dołączano płytę z promo The Sims 2 i paroma innymi rzeczami. Ogólnie Lead Rock w ten sposób sprzedawało różne bambetle, głównie muzykę. Wracając do Simsów, na tej małej płytce z kubka znalazła się też paczka ze skinami postaci z reklamy The Sims Abracadabra. Jest to niepozorna dziewczyna, która zrobiła wszystkich w trąbę, sportowiec oraz rockowy koleś. I to były wszystkie oficjalne skórki, o których istnieniu wiedziałam. W ten sposób zakończyliśmy podróż po maxisowych rzeczach do pobrania albo zdobycia w jakiejś promocji czegoś. Jak myślicie, czy to wszystko było warte świeczki, czy może jest całkowicie zbędne w grze? Tymczasem się żegnam i do zobaczenia.